Proszę Państwa, podejście typologiczne w psychologii jest chyba jednym z najstarszych podejść. Znaczy jest i traktowane jest jako podejście bardzo naturalne. Innymi słowy, kiedybyśmy chcieli wyjaśnić różnicę między ludźmi, to okazuje się, że bardzo takim naturalnym myśleniem jest klasyfikowanie ludzi do określonych typów. To najstarsze podejście, bo przecież datujące się 2,5 tysięcy lat temu, podejście Hipokratesa Galena, jest przykładem takiego podejścia. Oni przecież nie prowadzili żadnych systematycznych badań, tak? Tylko obserwowali ludzi i proponowali pewne naturalne kategorie opisowe pomiędzy ludźmi. To podejście jest zresztą traktowane jako w ogóle pierwsze i takie klasyczne podejście do opisu różnic, a mianowicie uwzględniające, jeżeli byśmy powiedzieli, że psychologia różnic indywidualnych zmierza do tego, żeby opisać, na czym te różnice polegają, wyjaśnić je i co z tego wynika, czyli predykcja zachowania, to podejście w ramach tego proponowano. A zatem, jeżeli opisywano różnice pomiędzy ludźmi, to opis był typologiczny i zaproponowano 4 typy temperamentu: sangwiniczny, melancholiczny, choleryczny i flegmatyczny. Wyjaśnienie, skąd się te typy biorą, było klasycznie fizjologiczne, odwołanie się do soków organizmu. Dziś można oczywiście się z tego śmiać, natomiast sama idea wyjaśnienia, tak, że to zależy od pewnych struktur anatomofizjologicznych, ta idea jest nadal aktualna. I predykcja, znaczy co z tego wynika. Hipokrates mówił o różnych możliwościach przystosowawczych, zależnie od tego, jaki typ temperamentu człowiek prezentuje. To podejście oczywiście jest znane głównie dzięki temu, że później w XX wieku Pawłow te typy temperamentu usiłował ponownie powołać do życia, podstawiając inną interpretację fizjologiczną, a mianowicie interpretując te 4 typy temperamentu, zasadniał, że wśród zwierząt i wśród ludzi one są najczęstsze, dominujące i że tutaj Hipokrates i Galen, ta obserwacja była trafna, tylko mylili się co do podstaw fizjologicznych, zaproponował tę interpretację w kategoriach podstawowych własności układu nerwowego, aczkolwiek sam dalej tą typologią się w badaniach nie posługiwał. Innymi słowy, nie dzielił zwierzaków na sangwiniczne, choleryczne, tylko badał podstawowe właściwości układu nerwowego, czyli rozumował w kategoriach cech. W zasadzie od tegoż momentu nastąpiła w psychologii różnic indywidualnych reorientacja podejścia z koncepcji typów do koncepcji cech. Pierwsze prace to są prace Olporta w latach 20., 30., który stworzył podstawy myślenia, znaczy podstawy metodologiczne cech, analizował, co to jest cecha w psychologii. Później Kattel, który sam przyznaje, zaczął swoje badania nad osobowością rozumianą czy ujmowaną w kategoriach cech, jak sam powiedział, wyłącznie uzbrojony w pytanie, znaczy w świadomość tego, czym jest cecha. I zmierzał do tego, żeby określić, z ilu cech, jaka jest struktura ludzkiej osobowości, z ilu cech się składa, czyli nie mając żadnego w ogóle wyobrażenia, ile tych cech może być i jakie one są. Zmierzał do tego, żeby to wykryć. No i od tegoż momentu, już po II wojnie światowej, dzięki pracom Eisenka, w Polsce dzięki pracom Strelała, w zasadzie przeformułowano psychologię różnic indywidualnych z koncepcji typów w koncepcję cech. Cechy zaczęły dominować w psychologii różnic indywidualnych. Innymi słowy, zrezygnowano prawie wyłącznie z typologii. Typologie oczywiście były obecne. One do dzisiaj są obecne w psychiatrii, kiedy się mówi o różnych typach zaburzeń psychicznych, o typach osobowości, typu osobowość lękowa, osobowość pogranicza. Jest to myślenie w kategoriach typologicznych. W psychologii też były w tym czasie obecne. Aczkolwiek na przykład Eisenk mówił tak, cóż to jest typ? Typ to jest ekstremalne nasilenie danej cechy. Tak? Jeżeli mamy wymiar ekstraintrowersji, wymiar ilościowy, cechę, no to jest ekstrawertyk, który reprezentuje ekstremalne nasilenie tegoż wymiaru. Jest introwertyk, który jest z drugiej strony, również ekstremalne nasilenie tego wymiaru. Czyli typy jakby ekstremalne nasilenia danej cechy. Cecha była traktowana jako podstawowa kategoria. Niekiedy klasyfikowano w modelach wielowymiarowych, kiedy tych cech było kilka, no to typ, no to jest kombinacja różnych nasileń podstawowych cech. Temu podejściu zarzucano zresztą arbitralność i stąd narodziła się nowy rodzaj typologii. W latach 80. 90. psychologia różnic indywidualnych doczekała się takiej syntezy w postaci koncepcji 5 wielkich czynników osobowości, w której mówi się, i to jest jakby apogeum rozwoju koncepcji cech, że tak naprawdę struktura osobowości ludzkiej da się sprowadzić do 5 sfer czy 5 superczynników, czyli neurotyczności, ekstrawersji, otwartości, ugodowości i sumienności. Krótko to zdefiniujemy, dlatego że dla następnych rozważań to znajomość tychże cech będzie ważna. Neurotyczność odzwierciedla emocjonalne przystosowanie versus niezrównoważenie. Mówi się niekiedy, że neurotyczność to jest emocjonalność w zakresie negatywnych emocji. Jak silnie reagujemy z negatywnymi emocjami.
Ekstrawersja charakteryzuje ilość interakcji społecznych oraz poziom aktywności, energii i zdolność do odczuwania pozytywnych emocji. Niekiedy się mówi, że generalnie ekstrawersja to jest właśnie emocjonalny w zakresie pozytywnych emocji. Otwartość na doświadczenie. Tendencja jednostki do poszukiwania i pozytywnego wartościowania doświadczeń życiowych, ciekawość poznawcza, tolerancja na nowość. W badaniach dotyczących analizy zasobów językowych, niekiedy nazywana jest kulturą albo intelektem, ale to już jest nieco inny aspekt. Ugodowość, pozytywne versus negatywne nastawienie do innych ludzi, interpersonalna orientacja przejawiająca się w altruizmie versus antagonizmie, które są doświadczane w uczuciach, myślach i działaniu. I ostatnia cecha, czyli sumienność. Charakteryzuje stopień zorganizowania, wytrwałości i motywacji jednostki w działaniach zorientowanych na cel, czyli inaczej opisuje stosunek człowieka do pracy. Czyli jest to bardzo szerokie takie podejście. Ci badacze twierdzą, że w zasadzie w osobowości, jeśli mówimy o głównych wymiarach, to nic więcej nie ma, poza żartobliwie mówiąc Niemcem Beckerem, który prowadzi badania na studentach i co jakiś czas wykrywa jakąś szóstą cechę. Otóż wydawałoby się, że to podejście zamknęło rozważania, tak? Sprawa została przyklepana. Jest pięć cech osobowości. No cóż, to są typy. To jest kombinacja pięciu cech. Jeżeli byśmy uwzględniali duże, małe nasilenie, no to jest 2 do 5 potęgi, a zatem 32 typy jesteśmy w stanie opisać. Otóż badacze, współcześni zwolennicy podejścia typologicznego mówią, no ale to jest klasyfikacja mechaniczna. Tak? Dobieramy według z góry założonych kategorii. Trzeba popatrzeć, jak ludzie w naturalny sposób się opisują. I otóż to podejście się odrodziło, stąd żartobliwy tytuł prologu, tutaj podejście typologiczne, reaktywacja, tytuł jest wzięty z jednej z części Matrixa. Otóż korzenie współczesnej typologii wcale nie sięgają koncepcji Hipokratesa, Galena. Mam nawet wrażenie, że ci badacze niechętnie się odwołują do tej typologii z przyczyn, które za chwilę się wyjaśnią. A mianowicie odwołują się raczej do badań Jacka Blocka z lat 50. 70., który prowadził badania podłużne i analizował, jak ludzie się opisują, za pomocą jakich określeń, przymiotników opisują swoje zachowanie. W rezultacie tych badań wyodrębnił 3 typy osobowości. Osobowości odpornej, o nadmiernej i obniżonej kontroli, proponując taki dwuwymiarowy w formie odwróconej litery T model osobowości, też rozumował w kategoriach cech. Mianowicie, że to, co dzieli typ odporny od pozostałych, to jest wymiar prężności ego, a te dwa pozostałe typy, które są odwrotnością typu nadmiernej i obniżonej kontroli, dzieli wymiar kontroli ego. I ta praca Blocka, poza innymi, w zasadzie nie wywołała większego echa. To podejście typologiczne rozwijało się poniekąd w tle, tworzono podstawy tegoż podejścia. Główna tutaj zasługa przypada amerykańskiemu badaczowi Paulowi Millowi, który zajmuje się zresztą badaniami klinicznymi. Jego główna zresztą teza jest taka, że nie tylko istnieją różnice ilościowe, ale różnice jakościowe, że przejawem różnic jakościowych są zaburzenia osobowości, pewien typ tak zaburzonej osobowości, który stanowi bardzo specyficzną konfigurację cech i w zasadzie nie ma podstaw, żeby tylko sprowadzać rzeczy do ilości. Badania Blocka kontynuował Avshalom Kaspi w latach 89, czyli z wykorzystaniem modelu Wielkiej Piątki, a więc niejako równolegle, chociaż troszkę w tle, na różnych populacjach, czyli od dzieci po dorosłych i stosując różne techniki diagnostyczne. I w roku 98 oznajmił światu, że niezależnie od metody analizy profili, czyli jakie tam będziemy techniczne stosować metody, wieku badanej grupy, jaką listę cech uwzględnimy, jaką metodę badania osobowości będziemy stosować. Tu głównie psychologowie stosują albo samoopis, czyli prosimy ludzi o opisanie swojej osobowości, albo szacowanie, czyli prosimy kogoś, żeby opisał swojego kolegę czy kogoś ze swojej rodziny, tak? Wtedy nazywamy to szacowaniem, kiedy ktoś ocenia inną osobę. I otóż, że te 3 podstawowe typy są możliwe do zidentyfikowania. No i od tego się zaczęło. To zostało podchwycone, ta teza Kaspiego została podchwycona przez europejskich badaczy Wielkiej Piątki. Z Belgii, Hiszpanii, Niemiec i Włoch. Tu główną rolę odgrywał jest Asendorf, Niemiec. Poświęcono temu specjalny numer europejskiego czasopisma osobowości w 2002 roku, gdzie określono kredo teoretyczne, paradygmat badań zmierzający do identyfikacji 3 podstawowych typów osobowości. No i się sprawa rozwinęła. W 4 krajach wyodrębniono te 3 typy. Teza jest taka, że niezależnie od tego, jak ludzie opisują siebie, to nie opisują się wcale w kategoriach cech, jak twierdzili to badacze Wielkiej Piątki, tylko w kategoriach typów. Jak te typy są z punktu widzenia tych 5 cech charakteryzowane? Jack Block charakteryzował typ odporny, mówił, że to jest dobre przystosowanie i duże kompetencje społeczne. Badacze Wielkiej Piątki twierdzą, że
Odpowiada temu konfiguracja cech. Mała neurotyczność, duża ekstrawersja, czyli ktoś jest mało zrównoważony emocjonalnie, ekstrawertywny, duża ugodowość i duża sumienność, więc taki socjalizowany, świetnie funkcjonujący społecznie. Typ o obniżonej kontroli, u Bloka to była impulsywność i brak zdolności odraczania gratyfikacji. W tym znaczeniu człowiek nie potrafi poczekać tak na nagrodę. Musi mieć to natychmiast. Badacze Wielkiej Piątki, mała ugodowość i mała sumienność, czyli nieusocjalizowane. Zatem jest odwrotność typu odpornego po tym wymiarze niesocjalizowania. Typ o nadmiernej kontroli, silne zahamowanie wyrażania emocji u badaczy Wielkiej Piątki, duża neurotyczność oraz introwersja. Jakie są kredo metodologiczne? Otóż po pierwsze, że typy, a nie cechy są podstawowymi kategoriami pojęciowymi, ci badacze twierdzą, i że ludzie jak odpowiadają na pytania kwestionariuszy mierzących cechy, to oni twierdzą, że tak naprawdę ci ludzie mają w umysłach typy i odpowiadają z punktu widzenia typu, nazywając zresztą te typy prototypami, a więc takimi pojęciami naturalnymi, wzorcowymi, że te trzy typy stanowią takie wzorce pojęciowe, które każdy z nas ma umyśle i jak widzimy drugą osobę, tak naprawdę klasyfikujemy ją do jednej z tych trzech kategorii. Dalej twierdzą, że analiza powinna przebiegać na poziomie wyników surowych, że nie powinno się tych wyników w żaden sposób dotykać, że to, co psychologowie robią, te czary-mary z normalizacją skal, to jest to w gruncie rzeczy pogwałcenie naturalnej struktury danych. No i oczywiście, że należy analizować całościowo, czyli wyniki osób w poszczególnych skalach, odpowiadających na przykład pięciu cechom osobowości, klasyfikować ludzi, a nie zmienne. I tu odwołują się do Platona, że to wtedy jest takie podejście całościowe, ujmujemy całość osobowości, a nie tak jak to psychologowie różnic indywidualnych, że klasyfikują czy zajmują się badaniem poszczególnych cech, podejście analityczne. W sensie metodologicznym to są kryteria psychometryczne, że trzeba wyniki zreplikować, czyli powtórzyć w różnych grupach. Technika między innymi polega na tym, że dane klasyfikujemy ludzi, osoby badane w jakiejś grupie i przenosimy kryteria klasyfikacji z drugiej grupy. Jeżeli te kryteria są bardzo zbieżne, no to mamy wówczas dużą zgodność klasyfikacji i wtedy twierdzimy, że jakby, że w różnych grupach te same typy podstawowe występują, z tym wyniki są powtarzalne. I za pomocą różnych metod, głównie samoopis i szacowanie. Techniki statystyczne, jakie stosowane, to są analizy skupień, czyli klasyfikujemy ludzi w bardzo jednorodne kategorie, zależnie od tego, jaki ten profil mają. Czyli ci, którzy mają zbliżone profile cech, są klasyfikowani w jedno skupienie. I odwrotnie, osoby, które mają inne profile, a podobne do siebie, no to w pozostałe skupienia. Tu jest zresztą zaproponowano przy weryfikacji takiej międzygrupowej stabilności, gdzie różne próby są testowane, a jeżeli mamy dużą grupę, no to podziały losowe, żeby wyeliminować czynnik losowy. Zaproponowano tak wskaźnik zgodności jak kappa Cohena 0,60. To odpowiada mniej więcej 75% zgodnej klasyfikacji. Zatem jeżeli przenosimy profil ten klasyfikacyjny, podstawę klasyfikacji z innej grupy, jeżeli klasyfikacja jest rzędu 0,75% przypadków tak samo klasyfikowanych, to powiemy, jest zgodna, tak? W różnych grupach występują te same cechy. Później trzeba oczywiście i to, co ja Państwu będę demonstrował, graficzną prezentację danego profilu i analizę cech tworzących dany profil i wtedy możemy mówić o danym typie. Pierwsze pytanie, jakie zadaliśmy sobie, to czy te podstawowe typy osobowości również w grupach polskich mogą zostać wyodrębnione. Pierwsze, działając po prostu ze zwykłej ciekawości, przy okazji wszystkie dane, które ja Państwu przedstawię, pochodzą z analizy, jest to niezwykle interesujący sposób działania. Nie trzeba prowadzić żadnych badań i na całym świecie się to cieszy taką popularnością, ponieważ wszyscy mają zmagazynowane dane i teraz od tego momentu wracają do tych danych i reanalizują je. W związku z tym jest to dość oszczędne. Tu zadaliśmy sobie pytanie, czy to w ogóle ma sens, co ci badacze mówią. Czy w Polsce te trzy typy też istnieją? Praca, która to prezentowała, została już opublikowana. Postanowiliśmy w tym pierwszym kroku pełni powtórzyć analizy, nie modyfikując niczego. Dokładnie tak jak, zgodnie z paradygmatem, jak ci autorzy to sformułowali, posługiwaliśmy się kwestionariuszem NEO amerykańskim, adaptacją amerykańskiego inwentarza, który w Polsce został zaadaptowany do badania Wielkiej Piątki w tym klasycznym ujęciu. Wykorzystaliśmy dane z bardzo szerokiej próby normalizacyjnej tego kwestionariusza oraz grupy bliźniąt. Tam chodziło między innymi o analizy podstaw genetycznych typów, stąd ta grupa bliźniąt, ale nie tylko. I badaliśmy konsystencję, czy pomiędzy tymi różnymi grupami przy losowych podziałach występują te typy trzy, są zgodne. A zatem tę grupę, która liczyła 2017 osób, podzieliliśmy najpierw na dwie próby losowe, zgodnie z tym paradygmatem, który autorzy tam proponują.
Tu był tylko samoopis tej Wielkiej Piątki, czyli osoby badane siebie opisywały wyłącznie. W grupie bliźniąt mieliśmy także oszacowania, czyli dwie osoby oceniały daną osobę, co dało możliwość testowania i pomiędzy osobami szacującymi, i uśrednione szacowanie, to znaczy po uśrednieniu w porównaniu z samoopisem. Jakie uzyskaliśmy te wskaźniki? One tutaj są bardzo ilustratywne. W przypadku tych podgrup po 0,75, a zatem ten współczynnik Cohena był bardzo wysoki, można powiedzieć, że przy losowym podziale te same trzy typy są wyodrębniane. W przypadku grupy bliźniąt, jak przenieśliśmy te dane z próby normalizacyjnej na samoopis i szacowanie, te współczynniki również koło tej granicy się mieściły i odwrotnie, to są te w nawiasie, jak samoopisy i szacowania grupy bliźniąt na całą próbę normalizacyjną, również to kryterium zostało formalnie spełnione, zatem mamy te trzy typy. Jak one wyglądają? Graficzna prezentacja. Typ odporny, zgodnie z opisem, co autorzy przedstawiali. Neurotyczny, ekstrawertywny, duża ugodowość i duża sumienność. Czyli w gruncie rzeczy spójnie z tym, co w krajach anglosaskich uzyskano, w krajach Europy Zachodniej precyzyjnie mówiąc. Obniżona kontrola. Mała ugodowość, mała sumienność. W Polsce jeszcze ekstrawertywny. Ten typ, ekstrawersja podwyższona. Przy nadmiernej kontroli neurotyczny i introwertywny, pozostałe cechy były mniej różnicujące, zgadza się. Konkluzja zatem, że te trzy podstawowe typy można było wyodrębnić również w grupach polskich. No i oczywiście tu natychmiast powstało pytanie, no dobrze, a co jest w relacji do tej klasyfikacji Hipokratesa-Galena? Typ odporny odpowiada sangwinikowi, typ o nadmiernej kontroli melancholikowi, cholerykowi, typ o obniżonej kontroli. Powstało pytanie, co się stało z flegmatykiem? Czy w ciągu 2500 lat zanikł w pośpiechu naszej cywilizacji? Wtedy żyło się wolniej, więc flegmatyk, prawda, miał szanse przystosowawcze jakieś, a być może już został wyeliminowany z tej gry genowej. W związku z tym zapytaliśmy się, czy istnieje czwarty typ osobowości. Wracając do danych, a zatem przyjęliśmy rozwiązanie czterotypologiczne. Te same dane, tylko czwarty typ. W obrębie grupy normalizacyjnej, podgrupa pierwsza, podgrupa druga, dane przeniesione z grupy bliźniąt, z samopisu i szacowania, tu w obrębie grupy bliźniąt przeniesione dane z grupy normalizacyjnej i tu pomiędzy samopisem i szacowaniem w obrębie grupy są traktowane, są wyrażone kursywą. Jak widzicie Państwo, gdybyśmy tak porównywali ten rodzaj danych, to czy 4, czy 3, to tak specjalnie różnic nie ma w wielkości tego współczynnika. Zatem można powiedzieć tak, i 3 dobrze, ale 4 też nie jest całkiem źle. Też jest spójne rozwiązanie. Zatem zobaczmy, jak wyglądało to rozwiązania czterech typów. Odporność praktycznie to samo, tak? Ekstrawertywny, mało neurotyczny, usocjalizowany. Zgadza się. Obniżona kontrola, czyli choleryk, również nieusocjalizowany, ekstrawersja wyraźnie w Polsce jako cecha różnicująca. Czyli byśmy powiedzieli, że choleryk to jest ekstrawertywny i nieusocjalizowany. Nadmierna kontrola, introwertywno-neurotyczny i jeszcze nieusocjalizowanie się pojawiło. No i wreszcie czwarty, najciekawszy w tym wypadku, introwertywny, zamknięty na doświadczenie i raczej sumienny. Taki rodzaj woła ministra. Według Eysenka flegmatyk jest powolny, bierny, tradycyjny w poglądach i sumienny. Czyli Eysenk, jak opisywał, kiedy interpretował koncepcję Hipokratesa-Galena, w gruncie rzeczy opis podawał bardzo zbliżony. Okazuje się, proszę Państwa, że chyba dyskusję nad czwartym typem zamknięto za wcześnie. Otóż ci badacze, zwolennicy podejścia trójtypologicznego też znaleźli ten czwarty typ. Schnabel i współpracownicy nazwali go takim właśnie typem ograniczonym w zachowaniu, introwersja i mała otwartość, ale twierdzili, że on jest jednym z podtypów. Dlatego oni już teraz nie analizują już na poziomie trzech głównych typów, już teraz w podtypach grzebią. Czyli, że każdy typ składa się z jakiejś liczby podtypów. No i tam między innymi ten typ występował. Natomiast Barbaranelli, Włoch, wyodrębnił typ czwarty dokładnie taki sam jak w Polsce. Mała otwartość, introwersja, sumienność. Powstaje pytanie, czy ci badacze, no właśnie, nie odwołując się namolnie do Bloka, postanowili, no bo trzy, no to trzy, to po co szukać dalej? A wydaje się, że przynajmniej za wcześnie to zamknięto. My znaleźliśmy cztery typy niezależnie od badanej próby i rodzaju badania osobowości, co oznacza, że znaleźliśmy flegmatyka, czyli za pomocą skomplikowanej nowoczesnej aparatury statystycznej udowodniliśmy, co 2,5 tysiąca lat temu już wiedział Hipokrates. No i jest to niewątpliwie osiągnięcie, ale przynajmniej tyle, o nim mniej. Kolejne pytanie, jakie zadaliśmy sobie, to czy istnieją podstawowe cztery typy temperamentu? No skoro wiemy, że na poziomie bardzo szerokiego opisu osobowości
potrafimy to udowodnić, to czy istnieją wtedy, kiedybyśmy zajęli się fragmentem osobowości. Poprzez klasyczne odwołanie się tak, jak to było opisywane, czyli poprzez przebieg zachowania w czasie i energię ujawnianą w działaniu. Czyli gdybyśmy się odwołali wyłącznie do koncepcji temperamentalnej. Uzbrojeni w to pytanie ruszyliśmy zatem w stronę badań nad temperamentem. Tu będzie zasadniczy już wątek tego. Stąd tytuł tejże analizy, typ temperamentu, pierwsza krew. Tytuł pochodzi z pierwszej części Rambo, zgadza się. Zostało to opublikowane, my nazwaliśmy to strukturami, żeby uciec od tej tradycji typologicznej, obciążonej. Przez temperament, czyli klasycznie to w ujęciu polskiego badacza Jana Strelała, nazywamy zespół cech, który manifestują się w parametrach energetycznych i czasowych zachowania. Te cechy są silnie uwarunkowane biologicznie, chociaż podlegają także zmianom pod wpływem niektórych czynników środowiskowych. Tę strukturę temperamentu tworzy 6 cech, 2 czasowe, czyli żwawość i perseweratywność, oraz 4 energetyczne, wrażliwość sensoryczna, wytrzymałość, reaktywność i aktywność. Króciutko o tych cechach Państwu te cechy zdefiniuję. Żwawość, czyli tendencja do bardzo szybkiego reagowania, utrzymywania dużego tempa wykonywanych czynności i łatwej zmiany zachowania w odpowiedzi na zmianę warunków zewnętrznych. Perseweratywność, tendencja do utrzymywania zachowania, czyli jeżeli już zachowanie jest wywołane, jak długo ono trwa w czasie. Cechy energetyczne, wrażliwość, czyli dolny próg reakcji. Jak, czy potrafimy reagować na bodźce o małej wartości symulacyjnej, wytrzymałość, czyli górny próg reakcji, czy potrafimy adekwatnie reagować na bodźce niezwykle silne. Reaktywność emocjonalna, czyli jak silnie reagujemy emocjonalnie, to jest odpowiednik neurotyczności. I aktywność, czy jesteśmy skłonni do podejmowania działań o bardzo dużej wartości stymulacyjnej, takich działań, które dostarczają nam także stymulacji z zewnątrz organizmu. Otóż w latach 90. na podstawie tej struktury 6 cech, zresztą czysto hipotetycznie, wyodrębniając 2 wymiary, czyli możliwości przetwarzania stymulacji i efektywności regulacji stymulacji, zaproponowaliśmy czysto konceptualnie takie 4 wzorcowe struktury temperamentu, zresztą nikogo nie namawiając do tego, żeby ludzi klasyfikować do tych struktur, ale że taka możliwość opisu jest. I one zresztą odwoływały się w jakimś sensie do koncepcji Hipokratesa Galena, a mianowicie struktury o dużych możliwościach przetwarzania stymulacji i adekwatnej regulacji. To byłaby struktura wskazująca na odporność i odpowiadała typowi odpornemu, czy inaczej sangwinikowi. Typ melancholiczny to byłaby struktura wskazująca na brak odporności, czyli człowiek, który ma małe możliwości, chociaż świetnie sobie z tym radzi, jest unika, jest bierny, wycofujący się, lękliwy, odpadałby to typowi o nadmiernej kontroli. Typ choleryczny to by odpadał w strukturze o małych możliwościach przetwarzania stymulacji i skłonności do przestymulowywania się, czyli człowiek, który ma nieduże możliwości, jest mało wytrzymały, ale jednocześnie jest bardzo aktywny, do przodu. Zatem to byłby typ o obniżonej kontroli, czyli choleryk. I właśnie ten czwarty brakujący, flegmatyczny, czyli powolny, spokojnie reagujący, o dużych możliwościach, ale bierny. Czyli flegmatyk. Do tego wykorzystaliśmy tę grupę bliźniąt między innymi dlatego, że tam mieliśmy dane z samoopisu i szacowania. Powtórzyliśmy tęże procedurę w tym wypadku dla porównując, czy są 3 czy 4 typy temperamentu. Dane są te same pomiędzy pierwszą a drugą osobą szacującą, samoopis i uśrednione szacowanie dla 3 i 4 typów. Proszę zwrócić uwagę, że po pierwsze rozbieżność, klasyfikacja jest zdecydowanie lepsza niż w przypadku tamtego narzędzia. Te współczynniki są większe. Po drugie, specjalnych rozbieżności nie ma pomiędzy 3 a 4 typami. W tym wypadku bardzo to konsystentnie, czyli spójnie jest klasyfikowane. A w przypadku samoopisu i uśredniego szacowania nawet większe współczynniki dla rozwiązania 4-typologicznego. Czyli za pomocą tej temperamentu, narzędzia do badania temperamentu, byśmy 4 typy wyodrębniali zdecydowanie lepiej. Pytanie, czy jest 5, jest pytaniem 6, 7, jest pytaniem chyba nadal otwartym. Tego na razie nie będziemy analizować.